No panowie, ostatnie minuty przed galą. Powiem ja dalej, czuję respekt stąd przed panem Markiem i przed moim szefem. No panowie, jak to będzie dzisiaj? Ja jestem spokojny o swoich zawodników, są dobrze wyszkoleni, przygotowani do tego meczu. Mimo tego, że Niemcy przyjechali w dosyć silnym składzie, my na pewno nie ustępujemy. Szefie, a jak my wyglądamy? Daliśmy radę? Jak widać, daliśmy radę organizacyjnie, chyba jest ok. Prezes nic nie mówi, więc chyba jest ok. I myślę, że tak już po zasadzie do końca, jak zawsze ekipa Ostrych sprawdziła się na medal. Mam nadzieję, że cóż, czekamy na publiczność. Jak nam wyjdzie, to mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia impreza. No walki na pewno zapowiadają się ciekawe, bo sądzę, po tym układzie Niemiec i naszych zawodnikach, nie, myślę, że będą walki dobre i będzie się działo. A my czego się spodziewamy? No na pewno będzie na co popatrzeć, trzymamy kciuki za to, żeby było naprawdę fajnie, chociaż widzimy, że atmosfera jest tak super, że na pewno ta impreza, no chyba już na stałe wpisze się w kalendarz sukcesowych imprez. Kogo niech będzie, niech żałuje. Zapraszamy. Rafał Konant, wicestarosta powiatu słupskiego. Witamy serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Panie starosto, powiat słupski bardzo nam pomógł w organizacji tej imprezy, choćby właśnie obiektem sportowym. Tak, obiekty sportowe to jest nasz obiekt sportowy powiatu słupskiego, liceum z technikum odnowiony, wyremontowany. Chodzi o to, żeby tętnił życiem i żeby coś w tym obiekcie się działo poza zwykłymi lekcjami WF-u dla uczniów. Do tej pory pana starosta dosyć często widuje na meczach koszykówki w Słupsku. A czego spodziewa się pan starosta dzisiaj na gali bokserskiej? No, dużych emocji na pewno. Powiem szczerze, że jestem drugi raz w życiu na tego typu gali. No a pierwszy raz na naszej ziemi słupsko-usteckiej. A czy poznaje pan starostwa swój obiekt, swoją halę? Powiem, że jak wchodziliśmy do obiektu, no byłem mocno zdziwiony, że tak można w środku to zmienić. No to co, życzymy udanej imprezy dzisiaj i miłych emocji. Tak, ja najlepszych wyników dla wszystkich życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejnymi naszymi gośćmi jest małżeństwo, tym razem par mówi z małżonką. Witamy serdecznie. Dzień dobry, Mańszewska. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Panie burmistrzu, pierwsza gala walki bokserskiej w sali. Jakie na razie są pierwsze wrażenia? No, byłem zaskoczony mile, no, bo zupełnie zmieniła ta sala. Zupełnie inaczej wygląda. Świetnie naprawdę. Po zgaszeniu światła i podświetleniu tego ringu, niesamowita sprawa. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. A jak podoba się pani? No, ja pierwszy raz jestem na boksie, jestem trochę przerażona, bo to w końcu dzieci, ale no, trzeba obejrzeć, zobaczyć, to ich też sport, tak, który no, wybrali w swoim życiu, tak, także no, zobaczymy, co dalej. Troszeczkę baliśmy się o publiczność, powiem szczerze, życzyliśmy Polsce, żeby zajęła jednak drugie miejsce w grupie, bo tak by grali dziś o 20 i całe szczęście publiczność dopisała. Jak pan sądzi, czy jest szansa na kontynuowanie właśnie takich gal lub podobnych właśnie w Ustce? Myślę, że tak. Tak jak powiedzieliśmy przed chwilą na scenie i na ringu i powiedział starosta i też ja. Jak najbardziej, jak najczęściej, jak najwięcej takich właśnie wydarzeń różnych, bo jest widać po trybunach, że sympatyków sporo jest boksu. Ja sam osobiście jestem pierwszy raz oglądam boks na żywo. No to dopiero jest początek, wszystko jeszcze przed nami, ale jestem pod wielkim wrażeniem i tak, na pewno. No bo mówię, to są takie dyscypliny, których tak na co dzień nie mamy możliwości obejrzenia. Tak więc ten pomysł, który gdzieś kiedyś powstał i jako Ośrodek Sportu i Rozwoju chcieliście zrobić to na promenadzie czy też i na plaży. Fajnie, wtedy akurat mnie nie było w Ustce, nie widziałem tego, a dzisiaj tutaj jestem i naprawdę myślę, że musimy to kontynuować i kolejne takie wydarzenia robić. Zobaczymy. Też właśnie no, jestem zaskoczony tą ilością widzów na trybunach, bo z początku jak przyszedłem było mało osób, ale fajnie, także widać, że jest zainteresowanie. A ja zapytam inaczej. Czy nie obawiała się pani, kiedy mąż stał obok na ringu, obok pana Marka Pałuckiego, no jednak trzykrotnego mistrza Polski w boksie? Bo jak stoję koło pana Marka, mam trochę obaw.
Nie no, myślę, że było bezpiecznie, tak? Tutaj młodzi mają walczyć, a nie starsi. No, ja jestem naprawdę pod wrażeniem, że mogłem stać u boku takiego mistrza. Znam go z telewizji, czy też z jakichś tam wywiadów, czy z gazet. A tu było naprawdę dla mnie niesamowite. Tutaj w naszym regionie mieszka nieopodal Kazio Adach, to jego akurat znam, ale pierwszy raz miałem możliwość spotkania się z panem Pałuckim i przyciśnięcia jego ręki. No, było to niesamowite dla mnie, naprawdę. Długo to zapamiętam. Dziękujemy za wywiad i co, życzymy udanej imprezy. Dziękujemy. I trzeba, witamy serdecznie. Tak jest, dzień dobry, witam serdecznie na gali boksu w Ustce. No właśnie. Ustrzanin z urodzenia. Jak w rodzimym mieście podoba się Kazimierzowi Adachowi? No, nasza gala. Tak jest. Mamy galę dzisiaj w Ustce. Drużyna Czarnych Słupsk walczy z zespołem z Brandenburgii. No, mamy środek już w zasadzie gali. Piękna oprawa, cheerleaderki. No i piękny boks. Początek wygrywamy. Duszkiewicz swoją walkę wygrał w pięknym stylu. Następny Konszewicz również przed czasem. Także prowadzimy w meczu 6 chyba do zera. W tej chwili do pół. Jedna walka była remisowa. No bo to była towarzyska w zasadzie. Nie. Tak, remisowa? Aha, no to widocznie nieuważnie oglądałem. Tak, także no, mamy naprawdę dobre widowisko. Ja myślę, że dla Ustki, no miasta do tej pory nie bokserskiego, jeśli można to powiedzieć, to jest chyba dobra promocja tego sportu. Tak. To już jest kolejna gala, czy też mecz bokserski w Ustce. Także widać przychylność władz usteckich, z czego się bardzo cieszymy. No i myślę, że to dalej będzie trwało, bo promocja tego sportu w Ustce przynosi korzyści dla obu stron. Ja powiem, ta forma akurat mi przypomina stare, dobre czasy. Hali Gryfia, po 5,5 tysiąca ludzi i Kazimierz Adach latający w powietrze, kiedy zdobywaliśmy złoto. Właśnie typowy taki mecz drużynowy. Tak jest. Mamy nadzieję, że do tego dojdzie, że do tej popularności tego boksu, co kiedyś był, choć z pewnymi wątpliwościami o tym mówię, ale no, praca w klubie bokserskim idzie w dobrym kierunku. Widać dobry zaścieg zawodników z Ukrainy, młodych zawodników, także miejmy nadzieję, że będzie jeszcze boks w Słupsku na tym najwyższym poziomie. Dziękujemy serdecznie za wywiad i cóż, życzymy udanej imprezy. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Adam Jakubowski, nasz usteczki mistrz walk. Witaj, Adamie. Dzień dobry. Adamie, tym razem nie pogadamy o Muay Thai, czyli o twojej sztuce walki, a rozmawiamy o boksie. Bardzo nam miło, że przyszedłeś na dzisiejszy mecz. No, przyszedłem, bo to są rzeczy pokrewne. Sport jest pokrewny. Tak samo fajnie buduje młodzież, ustawia im głowy. I trzeba przyjść, zobaczyć, jak to wygląda tutaj. Czego się dzisiaj spodziewasz? No, myślę, że będzie tutaj gorąco dzisiaj. Dzisiaj będzie bardzo gorąco, bo czarni się mocno przygotowali na tą walkę, na ten turniej. Także będzie na pewno dobrze. A co sądzisz o prawie dzisiejszego turnieju? No, bardzo ładnie dzisiaj właśnie. Aż zaszokowałem się, naprawdę. Bardzo fajnie zrobione. To co, życzymy udanej imprezy i dobrej zabawy. Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna Ozimek, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Można powiedzieć gospodarz dzisiejszej gali bokserskiej. Witamy serdecznie. Witam również. Można powiedzieć gospodarz. Pani Katarzyno, czy to pierwsze zawody bokserskie w szkole? Z tego, co ja pamiętam, to tak. I powiem, że już jestem pod wrażeniem, chociaż się jeszcze nie zaczęły. Bardzo nas to cieszy. Jak pani się spodziewa, czy będą to fajne wrażenia? Wrażenia takie troszeczkę natury niebezpiecznej, czy może jednak coś nowego?
To ja powiem taką historię. Jako dziecko oglądałam wszystko, co telewizja dawała ze sportu. To były przeróżne dyscypliny sportowe. Potem już zaczęłam robić się trochę bardziej selektywna. Mój ulubiony tenis, ulubiona piłka nożna. I któregoś razu kilka lat temu włączyłam telewizor. Nie wiem, co to było. Czy to były Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Stanów. W każdym razie w boksie. I nagle stwierdziłam, że zawsze myślałam o boksie, że boks to jest taki przemocowy sport, że mnie się to podoba. Co prawda były to te drobne wagi. Zobaczyłam tam strategię, zobaczyłam technikę, nie zobaczyłam takiego obijania się po wszystkim, byle obić. I dlatego mam nadzieję, że to, co dzisiaj zobaczę, będzie super. Ja na koniec chciałbym pani naprawdę bardzo podziękować za naprawdę dobre przyjęcie nas tutaj. Za takie niemalże co podejdziemy, poprosimy, to otrzymujemy. I co już życzymy dzisiaj? Fajnego wypoczynku na tej gali. Ja dziękuję bardzo i państwu też chcę podziękować, bo jesteśmy wszyscy stąd. Jesteśmy z Ustki i tak naprawdę wspieramy się we wszystkim, co robimy. To działa w obie strony, także dzięki wielkie.